Dzień dobry, w moim studiu ponownie dietetyk Agnieszka Kisielewska-Żuławnik. Dzień dobry, witam serdecznie. Agnieszko, zima jest to taki okres, w którym niestety większość z nas troszkę przybiera tego tłuszczyku. Z czego to wynika i jak niskie temperatury właśnie wpływają na tę naszą potrzebę odżywiania się? Zgadza się. Właśnie tutaj słowo klucz, niskie temperatury. Faktycznie nasze zwyczaje żywieniowe zależą od pory roku. Inaczej nasz talerz wygląda w okresie letnim, kiedy mamy dostęp do świeżych warzyw, owoców. Inaczej będzie w okresie wiosennym, gdzie spragnieni jesteśmy tychże warzyw, szukamy nowalijek. Inaczej jesienią, kiedy już właśnie zmęczeni jesteśmy sokami, warzywami, owocami i szukamy właśnie takich cieplejszych potraw, a właśnie inaczej w okresie zimowym. Tak jak tutaj Agnieszko wspomniałaś, jak najbardziej zgodzę się z tym, że niskie temperatury wpływają właśnie na naszą chęć w ogóle spożywania posiłków i niestety albo stety jadamy no właśnie posiłki bardziej kaloryczne. Zazwyczaj ta kuchnia jest ciepłą kuchnią. Jeżeli już sięgamy, mamy nawyk właśnie spożywania warzyw czy owoców, to właśnie sięgamy po te warzywa bardziej w formie przetworzonej, czy owoce w formie przetworzonej. No i to sprawia, że te produkty zazwyczaj są no bardziej kaloryczne, bo jeżeli mamy do wyboru świeże, surowe jabłko, a jabłko przetworzone w postaci na przykład marmolady, no to oczywiście prażonego jabłka z cukrem, no to oczywiście, że ta marmolada będzie produktem bardziej kalorycznym, no i też oczywiście z dodatkiem cukru prostego. No i to tak samo z warzywami. Zazwyczaj je smażymy, zazwyczaj je obrabiamy termicznie, a jeżeli je obrabiamy, to dodajemy właśnie tłuszcze roślinne bądź tłuszcze zwierzęce. No i to sprawia, że ta potrawa jest właśnie potrawą, która ma więcej energii. To chyba też dobrze, bo w okresie zimowym w zasadzie potrzebujemy tej energii, bo mamy niskie temperatury. Nasz organizm potrzebuje więcej energii, żeby utrzymać naszą ciepłotę ciała, więc zatem jest to oczywiście wytłumaczalne. Natomiast chyba się też bardziej męczymy, mam wrażenie, tym, że to słońce tak wcześniej nam zachodzi, bo ja takie odnoszę wrażenie, że jak wracam nawet o tej 16-17 do domu i jeszcze jest zimno na dworze, ja po prostu rzucam się na to jedzenie ciepłe, żeby tylko jakoś zrekompensować sobie i zmęczenie, i zimno. Tak, i ten brak słońca, tak? Ten dzień jest bardzo krótki. Wychodzimy do pracy czy do szkoły, jest ciemno, wracamy, jest ciemno. No i to powoduje, że mamy też więcej czasu właśnie na przekąski, mamy więcej czasu na kuchcikowanie, na właśnie spożywanie pokarmów. To powoduje, że chętnie sięgamy też po słodycze. Łasuchy, ludzie, którzy po prostu uwielbiają słodkie produkty, no właśnie w okresie zimowym tutaj no, spożywają ich znacznie więcej i to też powoduje nadmiar energii, która jest dostarczana wraz z pożywieniem i to właśnie powoduje dodatkowe kilogramy. Ja jeszcze też dodam ze swojej strony, że tutaj w zasadzie nuda jeszcze wchodzi też w grę, tak? Bo my w momencie, kiedy mamy okres letni, wiosenny czy jesienny, zajmujemy się ogrodem, zajmujemy się sportem, aktywnością na zewnątrz. A nawet spacerami, bo miło tak. Jest wyjść po prostu wieczorem chętniej, po całym dniu pracy. Chętniej tak wychodzimy i korzystamy właśnie ze świeżego powietrza, natomiast no tutaj w okresie zimowym raczej otulamy się kocem, siadamy w kanapie, tak, na kanapie i w zasadzie szukamy bardziej dobrego filmu czy dobrej książki, aniżeli właśnie tej aktywności na zewnątrz i no i nudzimy się. A jak się nudzimy, to mamy tendencję do właśnie szukania tego pożywienia w szafkach. Ja jeszcze jedną rzecz chciałam też dopowiedzieć tutaj. Zima to w zasadzie jest okres, kiedy rządzą trzy smaki. Słone, gorzki i ostre. Jeżeli mówimy o słonym, to tutaj kiszonki wchodzą w grę i te kiszonki oczywiście są pożądane ze względu na właśnie walory odżywcze. Jeżeli mówimy o smaku gorzkim, no to tutaj właśnie szukamy takich smaków jak cykoria. A jeżeli mówimy o smaku ostrym, no to tutaj głównie chili, te potrawy, przyprawy rozgrzewające, czyli cynamon, kardamon i tak dalej. Więc tutaj te smaki rządzą właśnie w tym okresie zimowym i w zasadzie tymi smakami się też sugerujemy przy wyborze tych wszystkich dań, które przyrządzamy w naszych kuchniach. No ale niestety są to też dania
no bardziej kaloryczne, aniżeli właśnie w okresie letnim. Mhm. To co w takim razie zrobić, żeby tego zimna nie zajadać? Ja proponuję w takim razie płyny, bo nie zawsze trzeba tutaj przygotowywać sobie danie, żeby rozgrzać zziębnięte organizmy. Proponuję właśnie zimową herbatę, która będzie z dodatkiem choćby naturalnego soku malinowego, czy soku z czarnego bzu, czy będzie to herbata z dodatkiem cytryny, imbiru, właśnie cynamonu, pomarańczy, goździków, czyli właśnie tych wszystkich roślin, ziół, przypraw, które potrafią właśnie podnieść tą ciepłotę ciała. Jeżeli nie herbata, to możemy właśnie pobawić się różnymi ziołami, tak? I tutaj napary z lipy mają też takie działanie, które są pomocne też przy infekcjach, które no niestety też pojawiają się właśnie w takim okresie zimowym. I świetnie mają takie działanie, mówimy tu o ziołach typu lipa, typu czarny bez i te produkty, oczywiście te zioła będą nam świetnie tutaj wspomagać, tak, działać profilaktycznie, ale też i wspomagać terapeutycznie nasze infekcje. Proponuję wszelkiego rodzaju gorące kompoty, bo przecież jabłka, które są naszym krajowym, naturalnym owocem, bogatym w witaminę C i w ogóle w pektyny i w ogóle ogrom innych pierwiastków, minerałów, świetnie sprawdzą się właśnie teraz w okresie zimowym w formie kompotów. Zapomnianych już nie tak, w Polsce. Tak, dokładnie. Przecież nie musimy ich od razu słodzić toną cukru, ale możemy delikatnie potraktować właśnie miodem, połączyć się z cytryną czy z imbirem i to jest świetny właśnie rozgrzewacz. A jeżeli nie lubimy słodkich płynów, no to sięgamy po buliony warzywne, które naprawdę mają bardzo mało kalorii. Możemy przygotować wywar z samych warzyw, możemy przygotować wywar z korzenia pietruszki, selera i w postaci takiej właśnie, przepraszam, ciepłej, gorącej, jak najbardziej spożywać, popijać. Taka szklanka wywaru warzywnego potrafi mieć 15-20 kalorii, tak, a spokojnie, świetnie tutaj rozgrzeje nasz organizm. Mówiłaś o tym, o ograniczeniu zimą dostępu do świeżych owoców, warzyw, no te, które znajdujemy w marketach, to raczej takiej dużej wartości nie mają. Czym je w takim razie też zastępować oprócz tych płynów, o których wspomniałaś? To tylko wymówka. To tylko wymówka. Często oczywiście słyszę od swoich podopiecznych, że tutaj faktycznie no zimą warzywa, gdzie je znajdę, są bardzo drogie, są niesmaczne. I tu faktycznie, jeżeli mówimy o świeżych produktach, zgodzę się z tym. Oczywiście one są mniej smaczne, są droższe i tutaj no musimy się posiłkować innymi rozwiązaniami. No i nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy korzystali z warzyw korzeniowych, żebyśmy korzystali z warzyw cebulowych, żebyśmy świetnie wykorzystali choćby warzywa strączkowe, tak? Przykładem może być tu marchewka z groszkiem, która jest właśnie takim ciepłym, pożywnym daniem. Może być to pieczony burak. Możemy z tego pieczonego buraka wówczas wykonać krem na przykład, albo możemy go po prostu zjeść do jako dodatek do mięsa, do tutaj naszego dania głównego. Możemy wykorzystać wszystkie warzywa typu dynia, marchewka, pietruszka. Możemy je po prostu upiec na blaszce w piekarniku, skropić się oliwą z oliwek, dodać ulubione zioła i mamy świetne... Zdrowe frytki. Tak, i mam na przykład zdrowe frytki, tak. I to jest świetne wykorzystanie właśnie tych wszystkich warzyw, które są tanie, bo ich cena nie jest wysoka, są zdrowe i są dostępne. Jeżeli nie warzywa w takiej ciepłej postaci, to ja z kolei polecam wszelkiego rodzaju marynaty. Sama zresztą przygotowuję bardzo dużo takich marynat. Uwielbiam ten okres zimowy, letni, kiedy te wszystkie warzywa, te wszystkie witaminy, składniki mineralne zamykam właśnie w słoikach, bo teraz właśnie w okresie zimowym mam gotową czy paprykę, czy mam gotowe leczo zamknięte w słoiku, czy używam wszelkiego rodzaju ogórków, czy po prostu dynia, czy nawet burak, tak? To są te wszystkie warzywa, które służą mi na co dzień. No jak jesteśmy przy tych słoikach, no to też trzeba wspomnieć o kiszonkach. Ogórki kiszone, kapusta kiszona. W zasadzie możemy ukisić każde warzywo. Spotykam się często tutaj na różnych warsztatach z paniami z kół gospodyń wiejskich.
One w zasadzie kiszą wszystko. Pomidory, cukinia kiszona. Świetnie się sprawdza również kalafior kiszony. To są te produkty, które zawierają przede wszystkim dużo witaminy C, ale również dużo tych dobrych bakterii kwasu mlekowego, czyli nasze naturalne probiotyki, które są w zasadzie takim codziennym ładunkiem tych dobrych bakterii, które zasiedlają nasz przewód pokarmowy, a one z kolei świetnie walczą z chorobami, z infekcjami, wspomagają naszą odporność, tak? Czyli nasz układ immunologiczny, który właśnie potrafi sobie radzić z tym mrozem, z tym ziąbem, który jest na dworze. A co sądzisz o mrożonkach, o mrożonych warzywach? O tak, i jeszcze właśnie o nich też tutaj jak najbardziej zapomniałam, umknęło mi to. Mrożonki też, wykorzystuję je również we własnej kuchni i też polecam swoim pacjentom. Nie bójmy się tych mrożonek, one też świetnie się sprawdzą właśnie w takiej codziennej naszej kuchni. No i co za tym idzie? Są szybkie, tak? Czyli szybko przygotowujemy z nich danie. Świetnie sprawdzą się właśnie przy zupach, czy możemy wykorzystać warzywa czy owoce do przygotowania różnego rodzaju koktajli, tak? Smoothie. To są te produkty, które właśnie na co dzień świetnie się sprawdzą i też mają walory odżywcze. Nie bójmy się i nie wierzmy w to, że nie zachowały się tam witaminy czy składniki mineralne. Pewnie jakaś tam strata oczywiście jest, tak? Bo gdybyśmy porównywali sobie świeże owoce czy świeże warzywa w zestawieniu z tymi mrożonkami, to te straty są, ale nie aż tak znaczne, jak nam się to wydaje. Teraz mamy tak świetne technologie i nasze przetwórstwo spożywcze świetnie sobie radzi, w szybki, bardzo szybki sposób właśnie powoduje właśnie zamrożenie tego produktu. Dzięki temu nie mamy tak dużych strat, tak jak to bywało kiedyś. Mhm. Jak wspominałaś o tych łasuchach, tak mi się skojarzyło, że przecież ciasta wcale nie muszą być wykonane z cukru, jajek, mąki pszennej. I dużej ilości masła. Tak. Tylko na przykład świetne brownie wychodzi właśnie z buraka. Tak, albo z fasoli, tak, też świetnie z dodatkiem właśnie, czy banana, czy kakao, tak. Możemy wykorzystać naturalny cukier, który znajduje się w owocach. Ja właśnie w ten sposób przygotowuję ciasto czekoladowe, dodając spore ilości banana i nie używam kompletnie tego cukru. Ciasto marchewkowe, też fajny pomysł, tak, wykorzystujemy marchewkę, która ma duże ilości błonnika, beta-karotenu. No tam trochę mamy mąki, tak, no nie ukrywam, że tutaj fakty, ale no też ale bez przesady. Pełnoziarnista, tak, orkiszowa też robi, tak, robotę. Dokładnie, więc możemy modyfikować te nasze przepisy tradycyjne w taki sposób, żeby zrobić z nich troszeczkę zdrowszą formę, troszeczkę właśnie taką wersję też mniej kaloryczną i świetnie się ona sprawdzi. To nie muszą być torty z kremem, to nie muszą być napoleonki, to nie muszą być pączki, które pewnie gdzieś tam się za chwilę pojawią też przy okazji tego czwartku, ale kombinujmy tak, żeby to były jak najmniej kaloryczne produkty, a jednocześnie smaczne. Dużo mówi się też ostatnio o takich zamiennikach cukru, który jest nazywany też nawet chyba białą śmiercią, że to cukier czy sól. I sól i cukier. I sól i cukier, tak, właśnie, tak. Szkodliwe są dla zdrowia. Co myślisz o używaniu takich produktów jak erytrytol, cukier trzcinowy? Tutaj jestem, tak, tutaj jestem ostrożna, tak, no porównując cukier trzcinowy z naturalnym naszym cukrem buraczanym, to w zasadzie jest, można powiedzieć, jedno i to samo, bo w ten sam sposób działa na nasz organizm pod kątem tutaj wyzwolenia w trzustce insuliny, czyli hormonu, który ma wpłynąć na obniżenie naszej glukozy w surowicy krwi i działa tak samo. Natomiast no, słodziki, tak to określę, jako substancje słodzące, które są zamiennikami cukru, no są jakąś tam alternatywą, choćby dla osób, które zmagają się z insulinoopornością, czy dla osób, które już chorują na cukrzycę typu pierwszego czy drugiego. No i tutaj mówimy o dietach leczniczych. No to jak najbardziej tutaj się zgodzę. Natomiast my jako osoby zdrowe, drodzy Państwo, które nie mają schorzeń metabolicznych, a już na pewno nie chorują na cukrzycę, ja nie widzę tutaj w ogóle wskazań tak, do tego, żeby kompletnie też rezygnować z tego cukru. 10% energii w naszej diecie powinno pochodzić właśnie z cukru prostego i to jest ta dopuszczalna dawka, więc ja nie widzę też problemu, jeżeli czasem mamy ochotę na zjedzenie tradycyjnej szarlotki z dodatkiem cukru, czy tradycyjnego nawet pączka, tak, który będzie ten cukier zawierał. Tylko właśnie słowo klucz, umiar. Umiar. I tutaj to jest ważne, istotne. Jeżeli lubimy zjeść słodycze i
uwielbiamy te produkty, to na przykład polecam rezygnację wtedy z dosładzania herbaty czy z dosładzania kawy. No tak musimy tutaj komponować tą naszą dietę, te nasze posiłki, żeby ograniczać cukier, ale nie do końca zupełnie go wyrzucać z diety. Bo on taki aż bardzo, bardzo zły w małej ilości nie jest. Zwłaszcza ten naturalny z owoców. Tak, z owoców choćby, czy z soków naturalnych. Ale jak już zjemy tę szarlotkę, to możemy się też poruszać, żeby ten nadmiar kalorii zlikwidować. No właśnie, tylko że zimą tak nie za bardzo nam się chce ruszać. Co zrobić, żeby w tym trudniejszym okresie jednak zmusić się do jakiegoś wysiłku? Jesteśmy leniuszkami, tak? Światowa Organizacja Zdrowia zaleca nam tutaj 150 minut tygodniowo, tak abyśmy na ten sport poświęcili. No i tutaj w zasadzie każdy z nas powinien sobie ustalić taki plan tygodniowy, bo dla jednego będzie fajnie, jeżeli sobie rozłożymy 3 razy w tygodniu po 50 minut, dla kogoś innego plan, który będzie zakładał 30 minut 5 dni w tygodniu, dla kogoś innego, nie wiem, po 20 minut. W zasadzie różnie pracujemy, różnie zawodowo też spędzamy czas, mamy swoje obowiązki rodzinne i zawodowe, więc musimy dostosować również to wszystko pod właśnie aktywność fizyczną. No faktycznie, zima nie sprzyja, niska temperatura, nie chce nam się, za chwilę nam się kojarzy, że jak wyjdziemy, to rozchorujemy się. Ja tutaj też zwracam też uwagę na ubiór, tak? Jeżeli, wiadomo, ubierzemy się za mocno, za ciężko, obficie, za ciepło. Tak, za ciepło, tak, no to może się okazać, że tutaj faktycznie spocimy się, ta odzież jest nieodpowiednia, nie przepuszcza tak powietrza, za chwilę gdzieś tam, no wracamy i jest tutaj infekcja murowana, więc no tutaj musimy dostosować oczywiście ubiór do aktualnych panujących warunków na zewnątrz i do sportu, który zamierzamy wykonywać. Jeżeli planujemy zwykły spacer, tak, no to ubieramy się tak naturalnie, normalnie, tak jakbyśmy też wychodzili do pracy, tak? Ja tutaj nie preferuję żadnych wymówek. Jeżeli faktycznie jest chłodno, ubieram się ciepło, zakładam rękawiczki, szal, opaskę zazwyczaj, czy czapkę nawet na głowę i wychodzę. Jeżeli mam taki plan. Jestem szczęściarą, ponieważ osobiście mam w domu bieżnię i mam rower stacjonarny, który wykorzystuję właśnie namiętnie w okresie zimowym i staram się wtedy te 30 minut, 40 minut, to jest taki mój sport, który poświęcam nawet codziennie, bądź co drugi dzień i uwielbiam. No, aktywność fizyczną i ta aktywność dodatkowo wzmacnia moje serce, wzmacnia moje tutaj mój organizm, tak, właśnie proponuję go osobom, które mają niską odporność. Wówczas też staram się uchylić balkon, tak, żeby też świeże powietrze dotarło do mojego organizmu, absolutnie nie rozkręcam tutaj grzejników domu i nie kombinuję z wysoką temperaturą, tylko no, staram też dopasować się do tych warunków troszeczkę panujących na zewnątrz. Natomiast no, moi podopieczni często wspominają, że mają problem z lękiem przed wyjściem na spacer, tak, czy na jakąkolwiek formę aktywności, z lękiem o upadek, tak, boją się, że jednak poślizgną się, że gdzieś tam faktycznie w okresie zimowym no, jest to niebezpieczne. No to wtedy zachęcam do tańca. Uwielbiamy tańczyć, tak? Naprawdę mamy fajne formy tutaj tej aktywności domowej. Możemy sobie włączyć na YouTubie muzykę i dostosować tutaj każdą formę aktywności pod nasz organizm. Są osoby, które uwielbiają fitness, są osoby, które uwielbiają po prostu robić gimnastykę w domu, są osoby, które po prostu nawet ćwiczą z ciężarami czy ze własnym ciałem, z instruktorami. Mamy u nas nawet w Pucku, tutaj spotkałam się z firmami, które proponują właśnie wykupienie takich treningów do domu, gdzie nawet nie musimy wychodzić na zewnątrz, udawać się do siłowni, do studia tutaj fitnessu i w świetny sposób potrafimy też, możemy ćwiczyć w domu sami przed telewizorem, tak, czy przed komputerem. Ale zachęcam osoby, które są bardziej odważne, które uwielbiają kontakt z innymi ludźmi, to ja zachęcam jednak do wyjść do grupy, do osób, które mają podobne zainteresowania, bo jeżeli w zasadzie zakładamy sobie, że właśnie z postanowieniem noworocznym zamierzamy zgubić troszeczkę kilogramów i zamierzamy właśnie połączyć to z aktywnością fizyczną, naszą dietę, to wówczas zachęcam jednak do wyjścia, do zorganizowania się w grupie. Dlaczego? Dlatego, że tutaj każdy też psycholog, czy osoba, która zajmuje się psychologią, potwierdzi, że wtedy jest raźniej, jest większa motywacja, mobilizacja i poza tym spotykamy się z ludźmi, którzy mają właśnie ten sam cel, podobne
podobne zainteresowania i kręcimy się wokół tematów, skupiamy się wokół tematów, które właśnie no, są związane z redukcją masy ciała. Dowiadujemy się często właśnie jakichś nowinek, wspólnie się motywujemy, wymieniamy się swoimi doświadczeniami, znajdujemy nowe przepisy na dania, znajdujemy nowe kontakty do dietetyków, do trenerów personalnych, do jakichś nowych miejsc, gdzie faktycznie można zgubić, zredukować tą tkankę tłuszczową, no i wspomóc się właśnie różnymi innymi takimi zabiegami, choćby też od strony kosmetycznej. Więc to jest dobra rada i dobra wymiana na pewno też doświadczeń właśnie w grupie i też zachęcam do takich zorganizowanych akcji, a jak nie, no to pływania, tak? Też jest dobrym pomysłem dla osób, które właśnie przede wszystkim zmagają się z dużą ilością kilogramów, bo jednak woda jest takim najbezpieczniejszym sportem dla tych osób, odciąża stawy, nie jest niebezpieczna. Odciąża kręgosłupa. Dokładnie i to jest faktycznie taki sport, który jest polecany bardziej tutaj osobom, które już zmagają się z otyłością nawet trzeciego stopnia. I tutaj no w Płocku z tymi pływalniami no troszkę to ostrym, mamy bo to jest ten temat taki, powiedziałabym, trudny. Ale ja ciągle trzymam kciuki i liczę, że również nieustająco dopingujemy to. No, miejmy nadzieję, że ta nowa pływalnia troszeczkę nam ułatwi sprawę. Tym pomoże. Ale podsumowując naszą rozmowę, nie ma wymówek. Nie, absolutnie. Nie ma wymówek, zima nie jest przeciwwskazaniem ani do zdrowego odżywiania się, ani do tak, ruchu. Tak, tym bardziej, że dopowiem jeszcze jedno słowo. W zasadzie dieta jest dietą leczniczą, tak? Taka, która wspomaga nasze, czy odchudzanie, czy właśnie nasze choroby, schorzenia, z którymi się zmagamy. Natomiast my powinniśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na nasze nawyki, które muszą z nami zostać do końca życia, jeżeli faktycznie chcemy się czuć zdrowo, jeżeli chcemy mieć fajną sylwetkę zdrową, musimy poświęcić tutaj na zbudowanie tych zdrowych zasad, zdrowych nawyków małymi kroczkami, które zostaną z nami do końca życia i dzięki temu będziemy przeszczęśliwi, zdrowi i radości. A nasz leniwy mózg na pewno da się oszukać specjalnymi sposobami, o których też będziemy rozmawiać w naszych kolejnych spotkaniach. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. W moim studiu gościła Agnieszka Kisielewska-Żuławnik. Dziękuję ślicznie.